Kielecka firma Inpraxi Inwestycje i Nieruchomości wygrała przetarg ogłoszony przez inwestora budowy Radomskiego Centrum Sportu, spółkę Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Za usługę firmy Inpraxi Mosir zapłaci ponad 520 tysięcy złotych. Firma zadeklarowała, że koordynator zespołu nadzoru inwestycyjnego będzie na placu budowy przy ulicy Struga codziennie przez 4,5 godziny. Nadzór obejmie dokończenie budowy hali sportowo-widowiskowej, pierwszego etapu stadionu piłkarskiego i budowę układu drogowego, który połączy ulicę 11 listopada i Struga. Można powiedzieć, że dobiegło końca wyburzanie budynku dawnego sądu rejonowego. Wyburzenie zostało przeprowadzone właśnie dla potrzeby budowy układu drogowego. Przypomnijmy, że swój nadzór nad budową Radomskiego Centrum Sportu prowadzą już także radomscy radni. W styczniu został powołany doraźny zespół do spraw budowy Radomskiego Centrum Sportu, złożony z radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej.